Tak? Szanowni Państwo, wznawiam obrady. Przypomnę, że przeszliśmy punkty dotyczące wszystkich drugich czytań. Głosowanie drugich czytań będzie w bloku głosowań. A teraz przystępujemy do punktu pod tytułem Budżet Miasta Krakowa na rok 2014. Projekt prezydenta, druk numer 1561. Dzisiaj odbywamy drugie czytanie. Przypomnę, że pierwsze czytanie odbyliśmy 4 grudnia. Przypomnę, że zostało złożone 240 poprawek oraz została przez prezydenta autopoprawka wynikająca ze zgłoszonych poprawek, doręczona w dniu dzisiejszym zgodnie z terminarzem uchwały dotyczącej prac nad budżetem. Proszę Państwa, mamy drugie czytanie, w związku z tym będziemy dyskutowali tylko na temat poprawek i autopoprawek i rozumiem, że w imieniu prezydenta sam pan prezydent. Szanowni Państwo, pan radny Węgrzyn, bardzo proszę, pan radny Węgrzyn, bardzo proszę o zajęcie miejsc i bardzo proszę pan prezydent. W kwestii formalnej? Przepraszam, panie prezydencie, w kwestii formalnej pan radny Pietrus. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowny radny, mam tylko pytanie formalne, czy zgodnie z uchwałą, która dotyczy projektu budżetu, jak powinien być przygotowany, jakie są załączniki, jakie są terminy, czy poprawki są wszystkie zbilansowane, czy ktoś w imieniu prezydenta mógłby potwierdzić, że wszystkie poprawki złożone były zbilansowane i zostały zgodnie z tymi załącznikami, które zostały narzucone, przedłożone Radzie Miasta i w związku z tym mogą być dzisiaj głosowane. Dziękuję. Dziękuję. Rozumiem, że w trakcie dyskusji ta sprawa będzie przedstawiona. Bardzo proszę pana prezydenta. Panie przewodniczący, wielce szanowni państwo. W przedstawieniu budżetu w pierwszym czytaniu, projektu budżetu, był czas na poprawki, był czas na dyskusję w komisjach, był czas na rozmowy dotyczące tychże poprawek. Chciałem powiedzieć, że tak, po pierwsze poprawki miały bardzo różny charakter. Albo się uzupełniały, albo się powtarzały, albo się wykluczały. Część z nich dotyczyła także zadań dzielnicowych. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Otóż my mamy do uchwalenia nie tylko budżet, ale także i drugi dokument, mianowicie wieloletnią prognozę finansową. I te dokumenty muszą być ze sobą spójne. Jeżeli mówimy o budżecie, on powoduje także konsekwencje w WPF-ie. Jak Państwo wiecie, są odpowiednie przepisy dotyczące WPF-u, wskaźników, wszystkich tych rzeczy, które wymaga od nas ustawa. I trzeba to było wszystko połączyć. A więc stąd niektóre zadania, które Państwo przedstawiliście w poprawkach, na przykład jako dwuletnie, jeżeli się dało to zrobić w jednorocznym zadaniu, zrobiliśmy w jednorocznym, które trzeba było rozciągnąć troszeczkę, ale te rozciągnięcia mają charakter tego typu, że one byłyby wykonywane rok wcześniej, natomiast płacone w tym roku ostatnim, który jest w WPF-ie. Niektóre były z poprawek niemożliwe do zrealizowania albo takie, które wiemy, że są nie do realizowania w tej chwili, ale z jakichś względów potrzebne są zadania do zaznaczenia w budżecie. W związku z powyższym zaznaczaliśmy to albo kwotą symboliczną, albo w najbliższych latach jakąś kwotą troszeczkę większą, ale nie całościową i to nas będzie czekało w przyszłości. Wszystkie poprawki zostały wycenione, zostały wzięte przez odpowiednie służby, wycenione, w związku z powyższym w niektórych jest podana mniejsza kwota niż była proponowana. Była na przykład poprawka, która były trzy poprawki, które proponowały tą samą rzecz w trzech bardzo różnych
wycenach, także tutaj trzeba było to jakoś zgrać ze sobą. Niektóre są, jak mówię, obniżone kwoty, niektóre są podwyższone, jeżeli wymagała tego sytuacja. Część poprawek włączyliśmy do, ponieważ jak Państwo wiecie, no budżet się nie da tak rozciągać, jakby się chciało. Część poprawek w związku z powyższym została włączona na przykład do rezerwy oświatowej, do zadań bieżących z IKIT-u czy zadań bieżących innych wydziałów, ale będą one w budżecie wyszczególnione imiennie, że tak powiem, jako te, które mają być w ramach tych zadań załatwione. Wprowadziłem też do budżetu kwestie związane z budżetem partycypacyjnym, bo to jest teraz taka moda na to. Ja zawsze mówiłem, jakie mam do tego wątpliwości, ale no, trzeba było to zrobić. Proszę Państwa, aby móc wprowadzić pewne rzeczy, trzeba było podnieść stronę długą. Trzeba było znaleźć źródła finansowania do tego wszystkiego. Myśmy się nie zawsze trzymali tego, co Państwo proponowaliście, albowiem oznaczałoby to taką sytuację, jaka była już kiedyś tam, że prawda, na przykład brakło pieniędzy na utrzymanie zieleni, na świecenie lamp na ulicach i tym podobne rzeczy. Chodzi o to, aby miasto mogło funkcjonować tak, jak trzeba. Chciałem bardzo powiedzieć wyraźnie, że tutaj bardzo z dużą pomocą przyszła pani premier Bieńkowska, u której byłem w zeszłym tygodniu i która zadeklarowała, i mamy już część potwierdzoną na piśmie, że niektóre zadania, które zostały już wykonane bądź są w trakcie realizacji, dofinansowanie będzie podniesione z 59 do 85%, co daje nam właśnie ten oddech wprowadzenia pieniędzy do budżetu. To tyle może takiego ogólnego przedstawienia. Sądzę, że wszystkie konkrety, jeżeli Państwo będziecie potrzebowali, są Państwo prezydenci, są Państwo dyrektorzy wydziałów, kierownicy pionów. Wszystkie konkrety będą oni wyjaśniać. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Czy rozumiem, w imieniu Pana Prezydenta jeszcze ktoś będzie zabierał głos? Nie. Szanowni Państwo, mamy w takim układzie... Jeszcze Pan Skarbnik, tak? Bardzo proszę. A, to Pan Prezydent. No. Proszę Państwa, chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że przyszły dzisiaj opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budżetu i w sprawie wieloletniej prognozy. Obie są pozytywne, bez uwag. Dziękuję. Rozumiem, że rozdane zostaną, żeby się stało formalizmowi zadość. Szanowni Państwo, jeszcze informuję, że w dniu wczorajszym Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego o przedstawienie, bo to jest przywilej i obowiązek po wczorajszym półtorej godzinnym głosowaniu. Jak coś to masz? Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Panowie i Panie Prezydenci, przepraszam, Panie i Panowie, Szanowni Państwo, tak jak Pan Przewodniczący przed chwilą powiedział, Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu. Komisja rozpatrzyła również poprawki do projektu budżetu. Komisja pozytywnie zaopiniowała poprawkę zgłoszoną do projektu budżetu przez Klub Platformy Obywatelskiej oraz poprawkę zgłoszoną przez radnego Włodzimierza Pietrusa dotyczącą zmniejszenia o 10 tysięcy wydatków w dziale 852 Pomoc Społeczna rozdziału 85-295 Pozostała działalność i zwiększenia o 10 tysięcy wydatków na zadanie Wigilia 2014 u ojców franciszkanów dla bezdomnych, ubogich i samotnych. Pozostałe poprawki zgłoszone do budżetu nie uzyskały pozytywnej opinii Komisji Budżetowej. Zestawienie poprawek wraz z głosowaniami otrzymaliście Państwo w informacji o opinii Komisji Budżetowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Radnemu. To była prezentacja Komisji. Bardzo proszę Panią Dyrektor Okarbus, rozumiem, w sprawie autopoprawki i innych spraw. I potem otworzymy dyskusję.
w której także wezmą udział goście, nie tylko radni. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Pani Prezydent, Panowie Prezydenci. Autopoprawka do projektu budżetu zawiera. Po pierwsze... Przepraszam bardzo, ale koleżeństwo, bardzo proszę o nie przeszkadzać. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 526 267 zł. Szczegółowo z jakich tytułów wymienione jest właśnie tutaj na pierwszej stronie autopoprawki. To są dochody zarówno majątkowe, jak i dochody bieżące. Następne zwiększenie dotyczy zwiększenia dochodów ze źródeł zagranicznych w kwocie 41 488 444 zł. Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków, i to dotyczy środków unijnych, 45 360 zł. Zmniejsza się rezerwę celową na zadania oświatowe o kwotę 6 milionów zł i rezerwę na zabezpieczenie wkładu własnego miasta niezbędnego do pozyskiwania funduszy zewnętrznych w kwocie 200 tysięcy zł. Kolejna zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków na odniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 10 milionów zł. Następnie autopoprawka zawiera zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2,5 miliona zł. Są to zadania realizowane związane z wykupami przede wszystkim. Kolejna zmiana dotyczy zwiększeń planu wydatków inwestycyjnych, kwota 69 742 tysiące zł. Szczegółowo również poszczególne zadania są wymienione na prawie pięciu stronach autopoprawki. Kolejna zmiana związana jest ze zwiększeniem planu wydatków bieżących i ten plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 15 968 070 zł. Kolejna zmiana to już są zmiany w ramach zadań, po pierwsze zadań bieżących realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. I tutaj dodatkowo wchodzą zadania szczegółowo wymienione właśnie, jeśli chodzi o realizację. Natomiast pozycji nakładki asfaltowe, kwota 15 milionów zł, dodatkowo niewymienione właśnie w tej pozycji, wchodzą również zadania Aleje Byliny Prażmowskiego, nakładka na jezdnię plus remont chodnika, Andersa, Przybyszewskiego, ulica Wielicka od cmentarza do stacji paliw, ulica Konopnicka od strony Matecznego, ulica Przewóz, ulica Narciarska etap, drugi etap, remont ulicy Powstańców od granic dzielnic do Urzędu Skarbowego, ulica Witosa, ulica Łokietka między Wybickiego a Batalionu Skała AK oraz ulica Leśmiana. To jest w ramach 15 milionów na nakładki asfaltowe. Kolejne zmiany dotyczą zwiększenia realizacji zadań w ramach środków Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Są to obchody 40-lecia Klubu Kultury Kuźnia oraz zaduszki organowe. Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia środków 100 tysięcy zł Kocham Kraków Wzajemnością. Następne zmiany dotyczą realizacji zadań w ramach środków Wydziału Rozwoju Miasta oraz kolejne zmiany, to o czym mówił Pan Prezydent, w ramach rezerwy oświatowej będą realizowane zadania szczegółowo wymienione właśnie w autopoprawce. W ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe będą realizowane zadania związane z monitoringiem i z programem przeciwpowodziowym. W budżecie tworzy się rezerwy, dodatkowo rezerwy celowe.
na budżet partycypacyjny ogólnomiejski 3 miliony złotych, budżet partycypacyjny dzielnic 1,5 miliona złotych, akcje Płać Podatki w Krakowie 200 tysięcy, dofinansowanie dla dzielnic uczestniczących w budżecie partycypacyjnym w 2013 roku, kwota 350 tysięcy złotych. Ponadto dokonuje się również zmiany nazwy zadania inwestycyjnego. Stosownie do wprowadzonych zmian w autopoprawce wprowadza się odpowiednio zmiany w treści uchwały, załącznikach albo oraz w objaśnieniach. Autopoprawkę przedkłada się do projektu budżetu zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 8 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. Będę tylko miał prośbę, żeby przygotować do głosowania zestawienie poprawek uwzględniające wycofane poprawki, bo tutaj dość sporo poprawek było wycofanych, żeby no łatwiej było głosować i nie było problemów, przynajmniej dla mnie. Szanowni Państwo, otwieram w takim układzie dyskusję i bardzo proszę, czy w imieniu klubów ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, nie widzę. Bardzo proszę, w takim układzie otwieram dyskusję indywidualną, potem po grupie radnych będą jeszcze głosy indywidualne. Czy ktoś z Państwa radnych w sprawie projektu budżetu, czy też poprawek do projektu budżetu, autopoprawek, chce zabrać głos? Pan radny Pietrus, bardzo proszę, pani radna Tatara. No, na razie te osoby. Tak, tak, to na końcu. Panie tak, przewodniczący, tak, panowie prezydenci, panie prezydent, szanowni radni, ja chciałem zacząć od tego, że dziękuję, że zostały pewne moje poprawki uwzględnione w autopoprawce prezydenta, tak rozumiem, że nie będą musiały być głosowane. Natomiast no, brakuje mi kilku rzeczy, które niestety nie zostały uwzględnione, w szczególności z tych najgrubszych, to jest 30 milionów złotych, które zwiększa corocznie prezydent i wyłącznie też w 2014 zwiększa obciążenie mieszkańców na system odbioru śmieci wobec tego, co było w 2013. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to brak takich ważnych inwestycji, które dotyczą miasta, całego miasta, jak Błonia Krakowskie zagospodarowanie, Zakrzówek również zagospodarowanie tego obszaru. Są oczywiście niewystarczające pieniądze w tym roku na mieszkalnictwo, czyli żeby zmniejszyć kolejkę, która czekających na lokale socjalne i na mieszkania, które gmina jest zobowiązana przekazać mieszkańcom. Więc to są te najważniejsze pozycje, które no, brakuje mi w tym budżecie, czyli automatycznie, które Państwo radni mają możliwość jeszcze skorygowania w głosowaniu nad poprawkami, które będziemy dzisiaj głosować. To tyle ja chciałem w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Tatara, czy ktoś jeszcze z Państwa? Wycofujesz, dobra. Okay. Aha. Bardzo proszę, tu jest wycofanie poprawek. Trzeba będzie wykreślić te poprawki pana radnego. Panie przewodniczący, panie prezydencie, miałam tylko zapytanie do autopoprawki numer 2, złożonej przez prezydenta miasta Krakowa. W dziale ST10 szybka kolej aglomeracyjna, ST6 linie tramwajowe. Chciałabym zapytać, o co to chodzi tak naprawdę z tą budową linii tramwajowej odcinek Słowackiego? Przypomnę, że w poprzedniej kadencji mieszkańcy byli przeciwko budowaniu tej linii. Ja apeluję prawie na każdej sesji, co się dzieje na alejach i moim zdaniem zamiast ułatwiać tam zagospodarowanie w ogóle przestrzenne i porządek i spokój dla mieszkańców, to kolejny raz ładowane są jakieś linie tramwajowe jeszcze dodatkowo. I chciałabym zapytać, czy zdanie mieszkańców, szczególnie alei, nic nie ma tu
tutaj do znaczenia według pana prezydenta i dlaczego nie prowadzone są konsultacje z mieszkańcami, nie z deweloperami, nie z instytucjami, które wynajmują te budynki, tylko z mieszkańcami i czy to jest kolejna próba dalszej budowy linii tramwajowej na tym odcinku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chce zabrać głos? Pan radny, bardzo proszę, pan radny Szymański, potem pan radny Ptaszkiewicz, sekundkę, pan radny Szymański, jeśli można, a potem Ptaszkiewicz, Gilarski. Panie przewodniczący, panie prezydencie, chciałem podziękować za przyjęcie dwóch poprawek związanych z ulicą Bierzanowską. Na ten temat są starania. Przez mieszkańców ta ulica jest zwana patchworkiem, trudno nazwać ją przejezdną. Z całą pewnością nie jest do pokonania przez pieszych. Nie. Co to dziękuję. Dziękuję za uwzględnienie jednej poprawki mojej w autopoprawce dotyczącej bezpieczeństwa powodziowego. Natomiast zwracam uwagę, że ja część poprawek moich, czy też one były sfokusowane w tym roku właśnie w tym kierunku, dotyczyły bezpieczeństwa powodziowego. To jest cały obszar przewozu i rybitw z Łocinia i Bierzanowa. Co nie zostało uwzględnione? Jeszcze zwracam państwu uwagę, będę prosił o głosowanie za poprawkami dotyczącymi chyba można powiedzieć nieoszlifowanego diamentu, jakim jest kandydat do złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Nazywa się człowiek ogrodnik w żeglarstwie. To jest ktoś na miarę Kuśniarewicza. Mistrz Europy, były trzykrotny mistrz świata, wicemistrz Europy obecny. W zasadzie talent sam w sobie. 200 tysięcy, które zaproponowałem, wystarczy na poprowadzenie tego człowieka, nowego człowieka do mistrzostwa. Jest to wychowanek krakowskich klubów i myślę, że na takie rzeczy powinniśmy zwracać uwagę. Chyba tyle. Dziękuję bardzo. Pan radny Ptaszkiewicz, proszę, bardzo. Potem pan radny Gilarski. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo, ja chciałem zaapelować, żebyśmy dzisiaj głosując nad budżetem pamiętali o priorytetach i żebyśmy wyszli trochę poza myślenie systemów klubowych, politycznych, większościowych. Chciałbym zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i program Bezpiecznego Krakowa. Jest to w tej chwili najważniejszy problem naszego miasta. Powinniśmy położyć nacisk, zwiększyć środki celem przyspieszenia działań, zaangażowania społecznego, bo to, co jest najtrudniejsze w tym wszystkim, to postępująca bierność społeczna i trend, który mamy w tej chwili, nie zgłaszania zajść na ulicach, znieczulenie pewne społeczne. Jeżeli my nie włączymy się w tej chwili w działania dotyczące przeciwdziałaniu przestępczości, popieraniu chuligaństwa, nie zaadresujemy programów do młodzieży, to będziemy mieć naprawdę bardzo duży problem z tym i dlatego apeluję, abyśmy zwiększyli środki na ten cel i zwracam uwagę na swoją poprawkę w tym zakresie i proszę o poparcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Gilarski, proszę, potem pan radny Poręcki. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydencie, Szanowni Państwo, ja chciałbym zwrócić uwagę tylko na cztery elementy dotyczące tego budżetu. Pierwsze to jest pytanie, bo chciałbym poprosić tutaj o odpowiedź, nie wiem, pana skarbnika czy panią dyrektor, o to, ile wzrosły dochody i wydatki budżetu po przyjęciu, po zaprezentowaniu tej autopoprawki. Znaczy chciałbym porównania do projektu budżetu z 15 listopada tego roku i do dnia dzisiejszego. Krótko mówiąc, jak dużo, ile milionów, bo z mojego pobieżnego rachunku wynika, że to jest ponad 100 milionów złotych, znaleziono środki na zabezpieczenie i zrealizowanie poprawek. To jest informacja o tą kwotę, ile nam urósł budżet w ciągu miesiąca. Druga rzecz, mianowicie
z żalem i z rozczarowaniem zauważam, że po raz kolejny pan prezydent nie realizuje uchwały dotyczącej przybudowy dróg lokalnych. To jest uchwała przyjęta jeszcze wprawdzie w poprzedniej kadencji, ale zobowiązująca prezydenta zgodnie z przyjętym wówczas harmonogramem do realizacji przybudowy dróg lokalnych. Około 100 ulic, które już przejściowo mają bądź miały dokumentację przygotowaną zazwyczaj z środków budżetowych, bo poprzez dzielnice pomocnicze, ale nie tylko. Wydano już środki publiczne i przyjęliśmy harmonogram, uwzględniając przygotowaną dokumentację, przyjęliśmy, czyli Rada Miasta Krakowa, prezydent był zobowiązany do jej realizacji. Nie realizuje tego zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jest to też dla mnie sygnał, jak są traktowane uchwały Rady Miasta Krakowa. Trzecia sprawa to dotyczy mojej poprawki numer 16. Ona nie dotyczy przesunięć finansowych, dlatego ja sobie pozwolę jeszcze o wyjaśnienie, gdyż wczoraj na Komisji Budżetowej okazało się, że tej poprawki nie ma i poprosiłem o tę poprawkę. Ona dotyczy tak naprawdę w projekcie budżetu są uzasadnienia, wprawdzie zestawienia numer 11 i to jest właśnie strony 114-115. Przy pierwszym czytaniu budżetu te strony budziły dosyć duże wątpliwości ze względu na to, że wpisano tutaj zadania, które jeśli znajdą się środki, jak rozumiem, wejdą do budżetu. Między innymi kilku radnych zwracało uwagę na to, że są tu zadania wpisane i zarejestrowane jako zgłoszenie klubu Przyjazny Kraków. W związku z tym, że pan skarbnik, przynajmniej tak słyszałem, twierdził, że nie jest to część obligatoryjna, więc żeby nie wprowadzać tutaj niepotrzebnego zamieszania i jakichś czasami niezbyt dobrych emocji, złożyłem poprawkę, aby to zestawienie, skoro jest nieobligatoryjną częścią budżetu, bo jest też w uzasadnieniu, po prostu z niego zrezygnować, czyli usunąć. To jest moja poprawka numer 16, tego nie ma w opisie uzasadnienia, dlatego pozwalam sobie Państwu to przedstawić, żebyście Państwo mieli wiedzę i świadomość, nad czym będziemy głosować. Na Komisji Budżetowej był wynik głosowania remisowy, 5 głosów za, 5 głosów przeciw, więc w sprawie tej poprawki nie wyraziła komisja żadnej opinii, bo był po prostu remis w głosowaniu. I kolejna sprawa, którą chciałbym zwrócić uwagę, mianowicie na Komisji Budżetowej ta poprawka nasza wspólna, to jest poprawka radnych niezależnych pani Agaty Tatary, Sławomira Ptaszkiewicza i moja dotycząca zabezpieczenia miliona złotych na referendum w sprawie Igrzysk Olimpijskich. Również została uzyskała opinię negatywną. Natomiast tu mam duże wątpliwości, dlaczego Państwo obawiacie się działania zgodnie z prawami demokracji, to znaczy używania narzędzia demokracji, które nazywa się referendum. Odkąd się tutaj to słowo pojawia, to jak diabeł święconej wody boicie się skorzystania z tego normalnego narzędzia demokracji. Takie referendum w sprawie tych konkretnych igrzysk odbyło się przecież w Monachium, gdzie mieszkańcy wyrazili swoje zdanie, podobno też w Oslo, więc nie rozumiem tego uporu i jakichś obaw związanych z referendum, które mogłoby się w tej ważnej sprawie odbyć na przykład w dniu wyborów do Europarlamentu, prawdopodobnie w ostatnią niedzielę maja, za pół roku, abyśmy poznali głos mieszkańców. Nie wiem, czy warto w tej chwili podejmować taką decyzję dotyczącą Igrzysk Olimpijskich w Krakowie, skoro nie znamy i nie wiemy, czy deklaracje rządowe o inwestycjach w Krakowie. Panie radny, 4 minuty minęły. O obwodnicach i innych inwestycjach strategicznych są tylko pobożnymi życzeniami, nie są tylko jakąś akcją promocyjną, propagandową. Skoro czas mi się kończy, to w takim razie dziękuję. Dziękuję bardzo, pan radny Poręcki. Szanowny panie przewodniczący, państwo prezydenci, ja przede wszystkim moje poprawki, które zostały zgłoszone, to było właśnie to budżet obywatelski, o którym ciągle mówimy, czy budżet partycypacyjny. Przepraszam bardzo. W związku z tym bardzo dziękuję. Na ręce pana prezydenta składam podziękowanie za to, co zostało skonsumowane, że tak powiem, autopoprawką pana prezydenta. To są ważne sprawy dla mieszkańców, ale ubolewam nad tym, że również zostały włączone, mam jeszcze na to czas i to bardzo bym prosił jednak o uwzględnienie takich ważnych tematów jak skrzyżowanie obońców krzyża, gdzie nie ma dzień bez
wypadku to jest po prostu dzień straconym. Drodzy Państwo, półtora miesiąca temu został znowu zabity młody człowiek przez samochód na tym skrzyżowaniu. Takie dość głośna sprawa była. I to jest dla mnie bardzo ważne. Natomiast to, co zostało uwzględnione, jestem bardzo wdzięczny w imieniu mieszkańców, panu prezydentowi składam serdeczne podziękowanie. A zostało uwzględnione 5 poprawek na 14 zgłoszonych, także myślę, że jest dobrze, a następne mam nadzieję, że jeszcze będą wprowadzone. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę jeszcze listę. Czy mamy jeszcze jakichś państwa radnych? Nie widzę. W takim układzie pozwolę sobie dopuścić do głosu osoby z zewnątrz. Pierwsza osoba pan Tomasz Leśniak, potem pan Michał Drewnicki. Najpierw pan Tomasz Leśniak. Tak, umówiliśmy się, macie państwo po 3 minuty. To będzie komentarz do poprawki w sprawie przeznaczenia środków na referendum w sprawie zimowych igrzysk olimpijskich. Szanowni Państwo Radni, w październiku 2012 roku podjęli Państwo uchwałę intencyjną w sprawie igrzysk. Od tego czasu mieszkańcy Krakowa nie zostali w żaden sposób włączeni w proces decyzyjny czy proces konsultacyjny, bo trudno uznać za narzędzie angażowania mieszkańców w sondaż. Drodzy Państwo, demokracja sondażowa to karykatura demokracji. Jeśli poważnie traktujecie mieszkańców i zagrożenia, które niosą ze sobą igrzyska, na przykład dług, wzrost czynszów czy szkody ekologiczne, to dajcie mieszkańcom możliwość zadecydowania w tej sprawie. Jeśli poważnie traktujecie swoją nazwę, mówię tu do radnych Platformy Obywatelskiej, to oddajcie głos obywatelom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Michał Drewnicki, bardzo proszę. Pan Michał Drewnicki. Nie ma takowego. Pan Jerzy Skibiński, bardzo proszę. Tu umówiliśmy się na 3-minutową prezentację i bardzo proszę w miarę wypełnić to zobowiązanie. Potem będzie pan Zdzisław Pawiński. Prezentację proszę. Mam zegarek. Proszę pana. Mikrofon i... Proszę Państwa, to skarpa nowowódzka. Czy wykazuje objawy niestabilności? Prawa jest stabilna. Proszę następny obraz. Ale przepraszam, w jakiej sprawie poprawki pan mówi? W sprawie... na sprawie poprawki pana Biedrusa. Rozumiem, proszę. Jest, ja też. Proszę bardzo, proszę następny obraz, bo czas idzie, następny. Co ja mam? Tak. Proszę Państwa, tutaj skarpa w zimie. Czy wykazuje niestabilność? Samo zdrowie. A to skarpa też w zimie. To jest ta skarpa, to obok niej, Państwo na lewo, ta wnęka, tutaj w rogu, to jest ta wyrwa główna. Powinno każdego zastanowić, dlaczego tak jest, że obok skarpa trzyma się dobrze, a w wyrwie pojawia się osypywanie jakieś. Zresztą z drugiej strony tej wyrwy skarpa trzyma się tak samo dobrze. Czy to jest dla kogoś, czy ktoś się na tym zastanowił? W urzędzie nikt. Proszę Państwa, stabilizacja to jest kłamstwo, bo skarpa jest stabilna. Wymaga na całej długości 2 km jest stabilna. Tylko w 4 miejscach wykazuje usterki budowlane i wady budowlane. Te wady budowlane, usterki można... Proszę Państwa, ja proszę o ciszę. Ja proszę o ciszę Pana. Te usterki można usunąć za 200 tysięcy złotych, ale zarząd miasta i pan Marcinko chce na to wydać 3,5 miliona złotych. Dlaczego? Nie jest jasne. Znaczy, jest jasne, bo nie chcę myśleć. Ja proponuję spotkanie, żeby to wytłumaczyć, co Państwo zaraz zobaczycie. Ale nie chcę z nim rozmawiać, bo wie, że na końcu musi przydać rację. Proszę Państwa, to jest taka sprawa jeszcze. Myśmy zrobili w punkcie 4 analizę podstawowego projektu. Wykazaliśmy 17 błędów. Wysyłamy te analizy do wszystkich urzędów, wszystkich mądrych ludzi. Nikt tego nie czyta, nikt nie chce wyciągnąć tego wniosku. Proszę Państwa, to jest szkoła muzyczna. Proszę popatrzeć, te podwórze szkoły jest obniżone. Do czego zmierzam?
przez obniżenie powstała ogromna ilość ziemi z wykopów. Co zrobiono z tą ziemią? Proszę bardzo, wysypano ją tutaj. To jest narożnik, tam dalej to jest budynek nauczycielski. Z prawej strony płot i z prawej strony skarpa. Rozłożono ją na tej całej powierzchni. Przyszedł deszcz, zalał tą warstwę ziemi. Potem przyszły spycharki po tych deszczach. Ostatnia minuta, bardzo i proszę. I wykleją na taką kupę, proszę Państwa. I to spowodowało awarię. Szkoda, proszę Państwa. To jest ta wyrwa to jest linia przed wyrwą. To jest cała mądrość, cała fizyka. Ta góra do burzy, to jest to usypisko gruntu. Na dole strefa podwyższonego ciśnienia. Ciśnienie w lewo jest neutralizowane przez grunt. W dół oczywiście. W prawo ścianka zbyt wąska, zbyt słaba. I na skutek tego błędu budowlanego został grunt wyrzucony. I to Państwo kłamliwie nazywacie osuwiskiem. To jest kłamstwo, to jest rozrzut pieniędzmi, to jest niegospodarność. Państwo radni, ja to jeszcze Państwu pokażę. To jest osuwisko zwykłe partactwo budowlane. A teraz popatrzcie, na skarpę ma wjechać taka maszyna. A my proponujemy taką maszynę i taki sposób, z góry, nie z dołu. Proszę Państwa, ja Państwu jeszcze pokażę jedną rzecz. A co się robi na skarpie wykonanego projektu? Ten pas drogi ma szerokość 9 metrów. A proszę Państwa, tak się zasypuje ziemią z wykopów łąki. A proszę tutaj popatrzeć. Punkt trzeci, czwarty, nie wiem jak to powiększyć. Poczytajcie, to jest postanowienie RDOŚ-u, że droga ma być budowana w ten sposób, że idzie maszyna, sypie, układa się maty, na macie sypie się żwir. Szanowny panie, czas minął. Dziękuję bardzo. Nie ten sposób. Dziękuję bardzo panu. Tak żeśmy się umówili, tak jest. Dziękuję. Niemcy bardzo to zrobili. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Pawiński, jeżeli jest. Nie, nie ma. Bardzo proszę pani Jolanta Kapica, jeśli można. Bardzo proszę. Dzień dobry, panie przewodniczący. Proszę ściągnąć sobie, o właśnie. Dzień dobry, panie przewodniczący, pani prezydent, panie prezydencie, wysoka rado, szanowni państwo. Ja w imieniu Stowarzyszenia Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik oraz Inicjatywy Obywatelskiej Zielony Zakrzówek i także mieszkańców chciałabym wyrazić gorące poparcie dla poprawki złożonej przez pana radnego Pietrusa dotyczącej, właściwie ujętej w tym druku 1561 jako nowe zadanie pod nazwą Zagospodarowanie Terenu Park Zakrzówek. To jest coś, co bardzo leży nam na sercu. Tu jest ujęte jako finansowanie na rok 2014. Ale przy okazji, żeby nie zajmować Państwa czasu za chwilę, to też do druku 1562. Tam też jest ujęte to z kolei na lata 2015-2016. No, chciałabym apelować do Państwa, żeby jak najbardziej głosować za przyjęciem takiej poprawki. To byłaby konsekwencja tego, że w tym właśnie 2013 roku Państwo głosowaliście za projektem zagospodarowania dla tego terenu, właśnie dla terenu Park Zakrzówek. No i jakby w chwili obecnej można by to było zrealizować w sposób znaczący, niewątpliwie przeznaczenie takich środków wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa na tym terenie, o czym tu pan Ptaszkiewicz wspominał, byłoby to bardzo ważne. Z drugiej strony jest to takie miejsce rekreacyjne dla naprawdę wielu tysięcy osób i jest to bardzo istotne, żeby coś z tym miejscem robić. W tej chwili jest taka możliwość. Chciałabym jeszcze nadmienić, że Zarząd Infrastruktury Sportowej składał propozycje do budżetu właśnie w kwotach, które tu są wyszczególnione. Znalazły się na to środki, także w tym momencie istnieje realna szansa, żeby po prostu te środki właśnie w ten sposób zagospodarować. I jeszcze raz tu bardzo Państwa serdecznie proszę o to, żeby jakby pochylić się nad tą poprawką, bardzo nad tymi poprawkami, bo są dwoma poprawkami i bardzo istotne jest to, żeby właśnie no, przyjrzeć się temu i zagłosować za tą poprawkę.
opozycją. To bardzo naprawdę wpłynęłoby na poprawę tej sytuacji na Zakrzówku. Niewątpliwie w najbliższym czasie pewnie będzie też procedowany, wystawiony drugi projekt dla pozostałego fragmentu tego obszaru, to jest Świętego Jacka Twardowskiego, ale o tym to jakby można rozmawiać później. Ale dziękuję, mówimy tylko o budżecie. Tak, jest to jakby najważniejsza sprawa, no i gorąco apelujemy o poparcie tych poprawek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Barbara Łopacińska w sprawie poprawki grupy radnych. Jest pani. I potem jeszcze pan Jarosław Maj, jeżeli pan Jarosław Maj jest. Bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni państwo, Barbara Łopacińska, Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna, Kraków, siedziba Podgórki Tynieckie. Chciałabym podziękować panu radnemu Pilarskiemu za poprawki dotyczące wycofania środków na budowę krematorium i cmentarza w Podgórkach Tynieckich. Dziękujemy też pani radnej Agacie Tatarze oraz panu Ptaszkiewiczowi za poprawkę w sprawie wycofania środków przeznaczonych na budowę krematorium i restauracji, a przeznaczenie tych pieniędzy na referendum odnośnie zimowych igrzysk olimpijskich. My protestujemy już od ponad 3 lat, a pan prezydent i radni Platformy całkowicie nas lekceważą i ignorują. Skandalem jest to, że wybudowano już z popielarni zwłok na cmentarzu Batowickim. Jednak pan prezydent się wycofał na wniosek radnych Platformy, a teraz kieszeni podatnika buduje infrastrukturę dla prywatnego przedsiębiorcy, a my mieszkańcy nie możemy się od 50 lat doczekać budowy chodnika przy ulicy Wrony, by dzieci mogły bezpiecznie wracać do szkoły. I jak to właściwie jest z tym budżetem i dla kogo jest uchwalany? Czy dla mieszkańców, czy dla deweloperów i banków? I bardzo proszę o przychylenie się do poparcia poprawek pana Gilarskiego i udowodnienie, że radnym zależy, że radni się liczą z głosem mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz bardzo proszę jeszcze pan Jarosław Maj. Bardzo proszę pana. Jeżeli jest pan Drewnicki albo pan Pawiński, to jeszcze dopuszczę do głosu. Dzień dobry, szanowni państwo. Jestem ratownikiem grupy ratowniczej Kwadrat. To jest fundacja Kwadrat motocyklowa ochotnicze pogotowie ratunkowe. Ponieważ oprócz tego, że przede wszystkim jesteśmy grupą ratowniczą, a ja jestem ratownikiem, to też odpowiadam za budżet naszej grupy ratowniczej i otrzymałem informację, że dzisiaj w ramach głosowania nad budżetem będzie również uwzględniana lub nie poprawka pana radnego Włodzimierza Petrusa mówiąca o tym, żeby grupę ratowniczą wesprzeć z budżetu miasta kwotą 150 tysięcy złotych. Tu w rozmowach z radnymi padło pytanie, a dlaczego ta poprawka nie została zgłoszona przez nas, dlaczego przez kogoś innego, no właśnie dlaczego, to dla mnie bez znaczenia. Tak jak bez znaczenia dla nas ratowników, którzy w tym ulicznym jest to, czy pacjent, który leży z PIS, no to nie pytamy, bo przeważnie z racji tego krótkiego czasu dojazdu motocykla ratunkowego, to są 4 minuty w mieście Krakowie, jeździmy do najcięższych przypadków i człowiek, który tam leży, już ma niewiele do powiedzenia. W związku z tym nie ma znaczenia, czy jest czarny, czerwony, zielony, my po prostu ratujemy człowieka. Oczywiście państwo możecie kolejny rok uwalić tę poprawkę, bo te pieniądze nie spłyną do fundacji, tylko tak naprawdę spłyną do pacjentów, do osób poszkodowanych. Ja może tylko podam
małe statystyki, mianowicie ze środków własnych, które pozyskujemy od sponsorów, rocznie ratujemy 300-200, a w tym roku 100 osób. To są wszystko ludzie, którym życie było zagrożone. Średni czas dojazdu motocykla karetki to jest 4 minuty w Krakowie. Najmłodszy pacjent to była w 4 minuty skutecznie przez naszego ratownika motocyklistę zresuscytowana, znaczy zreanimowana 11-dniowa dziewczynka. Niezależnie kto tą poprawkę złożył, to może jednak tę poprawkę warto pozytywnie zaopiniować. To jest poprawka 20 z pliku poprawek pana Pietrusa. Bardzo proszę, kończymy. Tak, kończymy. Ja może jeszcze powiem tyle. Te pieniądze, tak jak powiedziałem, trafią do ludzi i o ile z własnych środków ratujemy około 300 osób rocznie, w tym roku dostaliśmy dotacji 6 tysięcy złotych, to jeżeli moglibyśmy mieć odpowiednią kwotę, to tych osób może być 1500 zł. No cóż, no, jak póki kogo nie boli, to mu powoli, ale wierzcie mi Państwo, że te 4 minuty to wielokrotnie jest taki czas, że ten człowiek za miesiąc wyjdzie ze szpitala, a nie będzie stanem wegetatywnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan Drewnicki jest? Nie widzę. Czy pan Pawiński jest? Nie widzę. Czy ktoś z państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Czy w imieniu prezydenta? Oczywiście. Teraz w imieniu prezydenta odpowiedzi i potem przejdziemy do sprawy. Odbyliśmy czytanie. Potem przejdziemy do WPF-u. A rozumiem, że pan radny się zgłaszał. To przepraszam, no nie było technicznie, ale proszę, pan prezydent wyjaśni, a potem jeszcze dopuszczę pana radnego. To znaczy nie tyle chciałbym wyjaśniać, ile odnieść się do kilku tutaj kluczowych spraw z uwagi na fakt, że chciałbym prosić, żebyśmy nie straszyli mieszkańców miasta Krakowa dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wmawiając, że 155 milionów złotych w budżecie 2014 to jest 30 milionów więcej niż zakładaliśmy wcześniej, ale tyle jest. I te 155 milionów złotych, uwzględniając rozstrzygnięcie przetargu nowego na odbiór odpadów komunalnych, jest skalkulowane na poziomie cen, które zostaną wdrożone od 1 stycznia 2014 roku. I w związku z tym proszę nie straszyć mieszkańców Krakowa, że w lipcu czy w ciągu roku 2014 będą podwyżki cen za systemie gospodarki odpadami komunalnymi. 155 milionów złotych, które jest zaplanowane w budżecie, jest wystarczające na sfinansowanie systemu w roku 2014 i ceny, które zostały określone, czy opłaty, które zostały określone przez Wysoką Radę, wchodzą z dniem 1 stycznia 2014 roku. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, to chciałbym się odnieść do mieszkalnictwa. Rok 2000... Przepraszam, panie prezydencie, panie i panów radnych, tam gdzieś pod ścianą pani radna Pabian i koleżeństwo. Bardzo proszę, nie przeszkadzajcie nam. Rok 2014 jest pewnym rokiem przejściowym w zakresie realizacji programu inwestycyjnego własnego budownictwa mieszkaniowego. W roku 2014 będą przygotowywane inwestycje i zakładamy, że dwie z nich, czyli na lokalizacji Mały Płaszów i Wańkowicza, powinny się rozpocząć w roku 2014. Kilka budynków mieszkalnych. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę Państwa, że w wieloletniej prognozie finansowej na przestrzeni 2015-2019 jest przeznaczonych na własne budownictwo mieszkaniowe 100 milionów złotych. A więc to jest wielkość, która nie ma odpowiednika w poprzednim okresie, czy w minionym okresie czasu. I w związku, a niezależnie od tego, chciałbym, abyście Państwo
pamiętali, że rok rocznie, bo o tym wielokrotnie mówiliśmy, dlatego w ten sposób mówię, odzyskujemy około 300 do 400 mieszkań, które są w obrocie dla tych najbardziej po prostu potrzebujących. A więc niezależnie od własnego budownictwa, które jest zaprogramowane w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej, rok rocznie przekazujemy około 300 do 400 mieszkań tym najbardziej potrzebującym. Zaleję Słowackiego, przepraszam, ona znalazła się w opisie, przedrukowano, prawda, natomiast Zaleję Słowackiego w wieloletniej prognozie finansowej, w układzie tabelarycznym po prostu nie ma. I jeżeli chodzi o tą skarpę nowochódzką, prosiłbym pana, żebyśmy dalej nie prowadzili tutaj tej dyskusji na forum Rady Miasta Krakowa. Miał pan okazję, spotykając się z Wydziale Kształtowania Środowiska, z powiatowym geologiem, który jest odpowiedzialny za tą sprawę, kilkakrotnie. I w związku z tym sprawę uznajemy za rozstrzygniętą. Po pierwsze, będziemy realizować naprawy tych czterech wyrw w skarpie nowochódzkiej. Są one realizowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji po zakwalifikowaniu tej naprawy przez Urząd Wojewódzki. A więc praktycznie wszystkie organy kompetentne w tej sprawie zajęły stanowisko. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Czy pan skarbnik jeszcze? Ale bardzo krótko proszę. Przepraszam bardzo, pan już mówił. Teraz pan skarbnik. Przepraszam. Dobra, rozumiemy. Tak jest. Pan skarbnik, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Panowie Prezydenci. Otóż chciałem się odnieść do dwóch spośród czterech elementów, o których mówił pan radny Bilarski. On to nazwał elementami, więc ja używam podobnego nazewnictwa. Pierwsza sprawa. Po ile wzrosły dochody i wydatki budżetu w porównaniu z projektem budżetu? Jaki był wzrost budżetu w ciągu miesiąca? No, upłynął miesiąc i trzy dni. Więc konkretnie mówiąc, chodzi tu o miesiąc i trzy dni. Już mówię o wzroście. Jeśli chodzi o dochody ogółem wzrosły o 72 014 710 zł. Wielkość ta, również jeśli państwo podliczą z autopoprawki pana prezydenta wzrosty dochodów, dokładnie o taką kwotę wzrosły. Z tego dochody bieżące wzrosły o 17 333 597 zł, zaś dochody majątkowe, o których pan prezydent mówił tutaj w kontekście deklaracji i już bardzo skonkretyzowanie pani minister, pani wicepremier Bieńkowskiej, 54 681 113. Jeśli chodzi o wzrost wydatków, wydatki ogółem wzrosły o 72 080 070 zł. Różnica pomiędzy wzrostem dochodów a wzrostem wydatków na rzecz tych drugich o 45 380 to jest wprowadzenie do budżetu wolnych środków, do projektu budżetu wolnych środków w wysokości 45 360 zł, o czym była mowa w autopoprawce i w uzasadnieniu do autopoprawki. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe wzrastają o 57 242 tysiące, zaś wydatki bieżące o 14 818 070 zł. W rezultacie tych zmian ulega bardzo niewielkiemu zmniejszeniu wynik budżetu. Przepraszam, panie skarbniku, na sekundkę. Bardzo proszę państwa koleżeństwo, nie przeszkadzanie. Pan radny Hawranek, z tego co widzę, też. Koleżeństwo przy oknie. Pan redaktor dawno nie był przy śwince, więc być może nadeszła ta chwila. Pani dyrektor na pewno. Dziękuję, pan skarbnik. Wielkiemu zmniejszeniu, bo o 45 360 zł zmniejszyła się planowana na rok 2014 nadwyżka budżetowa jako wynik budżetu, zaś nadwyżka operacyjna, zatem różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, będąca kluczowym elementem prawem dopuszczalnych wysokości kosztów obsługi zadłużenia, wzrosła z 385 480 tysięcy do 387 995 tysięcy
600. I są to te podstawowe elementy, które uległy zmianie. Nie uległy zmianie rozchody, a zatem wielkość spłaty długu nie uległy zmianie również przychody w postaci zaciąganych kredytów. A zatem utrzymana zostaje w dalszym ciągu i potwierdzona przez pana prezydenta tendencja kierunkowa do zmniejszania absolutnej wielkości zadłużenia. Dziękuję. Aha, i jeszcze jedna odpowiedź na jeszcze jedno pytanie, a mianowicie, drodzy państwo, pan radny Gilarski kolejny raz mówi o załączniku numer 11 do części objaśniającej budżetu. Otóż, drodzy państwo, to, co pan prezydent ujmie w części objaśniającej w postaci swoich wyjaśnień, to jest jego suwerenna sprawa. To jest jego suwerenna sprawa. I wydaje się, że dowodem rzetelności pana prezydenta było zamieszczenie załącznika numer 10 i 11 do informacji państwa radnych. Natomiast udawanie, że czegoś nie ma, jest rzeczą gorszą niż przedstawianie obiektywnie i rzetelnie tego, co jest. Dziękuję. Dziękuję, ponieważ było zamieszanie przy zamykaniu dyskusji. Teraz wznawiam ją panu Lenowicz, potem pani Tatara. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni goście, Wysoka Rado przede wszystkim. Odniosę się do tych wystąpień kolegów radnych i gości, które związane były z ideą zimowych igrzysk olimpijskich. Przypomnę wszystkim państwu, że idea organizacji ZIO w Krakowie, czyli zimowych igrzysk olimpijskich roku 2022, była już omawiana na posiedzeniu Rady Miasta Krakowa. Najpierw jako uchwała intencyjna, a później jako wola przystąpienia do stowarzyszenia Komitet Konkursowy i podobną ścieżkę przeprowadzono we wszystkich gminach zaangażowanych w ten projekt. W podobny sposób najpierw wyrażano wolę, później przystępowano do stowarzyszenia konkursowego. Tak samo sprawy dotyczyły województwa opolskiego, ale przede wszystkim uchwały intencyjną w tej sprawie podjął rząd Rzeczpospolitej Polskiej. To tyle w formie idei, żeby pokazać państwu, że ten problem był omawiany, był debatowany i na podstawie tychże uchwał Komitet Konkursowy działający jako Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego podejmuje działania zmierzające do przygotowania propozycji Krakowa. To po pierwsze. Po drugie, referendum lokalne przeprowadzane jest w oparciu o przepisy ustawy o referendach lokalnych z 15 września 2000 roku, a nie o poprawki do budżetu i ściąganie środków z budowy, rozbudowy cmentarza. To po pierwsze, to po drugie, przepraszam. I po trzecie, szanowni państwo, i to powinno uspokoić i krytyków i dać pewne poczucie komfortu zwolennikom tej idei. Stowarzyszenie Komitet Konkursowy przygotowuje w tej chwili koncepcję funkcjonowania i przeprowadzenia zimowych igrzysk olimpijskich w Krakowie i ten dokument będzie stanowił punkt wyjścia do debaty publicznej na temat przygotowania ZIO w Krakowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radna Tatara, bardzo proszę. Proszę bardzo, Ścigalski, Chawranek. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja po pierwsze chciałam bardzo panu prezydentowi podziękować za wyjaśnienia, ponieważ też szczegółów się nie dopatrzyłam, przeglądając dokument i cieszę się, że jest taka dyskusja. Myślę, że mieszkańcy są otwarci na rozmowy w celu zagospodarowania tego terenu. Cieszę się, że powoli wychodzimy z kryzysu. Być może, że w niedługim czasie wrócimy do pomysłu metra w Krakowie, bo były tam pozytywne ekspertyzy, w jaki sposób zastanowimy się wspólnie, w jaki sposób możemy rozwiązać ruch przede wszystkim na Alei Słowackiego, ale na całych alejach, nie tylko Alei Słowackiego. Chciałam tylko zaznaczyć jeszcze do autopoprawki prezydenta i bardzo podziękować również, że w tym budżecie znalazły się wprawdzie w kwocie nie tak dużej, bo 2 miliony 580 tysięcy pieniądze na dofinansowanie instytucji kultury. Rozmawialiśmy na ten temat podczas ostatniej Komisji Kultury i cieszę się, że chociaż w takim stopniu będzie można pomóc i wesprzeć te instytucje, a na bieżąco będą regulowane dalsze zobowiązania.
Również cieszę się, że znalazło się w autopoprawce pana prezydenta Centrum Budowy Bezpieczeństwa. Ja kiedyś wnioskowałam, aby takie Centrum Bezpieczeństwa powstało w każdej dzielnicy. Wiadomo, ze względów finansowych nie stać nas na to. Kwota jest niewielka, ale myślę, że to jest dobry krok do realizacji właśnie zadań w zakresie bezpieczeństwa. W tym również pieniądze znalazły się w celu uzupełnienia patroli na ulicach naszego miasta. Także bardzo dziękuję. Dziękuję. Pan radny Ścigalski, bardzo proszę. Nie, dziękuję. Pan radny Hawranek, bardzo proszę. No tak nie da się, tak nie da. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo. Rozmawiałem z panem prezesem stowarzyszenia El Quadrat, z panem Majem. Poczyniliśmy ustalenia takie, co prawda ja mówię w tym momencie o własnym imieniu, ale myślę, że wszyscy radni znajdujący się na sali nie zaprzeczą temu, co w tej chwili powiem, jako że cel jest faktycznie szczytny, że w dniu dzisiejszym te 20 tysięcy na ten cel, które znalazły się w autopoprawce pana prezydenta, wystarczą. W ciągu roku budżetowego ja zobowiązuję się przypilnować tego jako szef komisji budżetowej, że w pojawiających się drukach budżetowych spróbujemy dokonać przesunięcia na ten cel, jako że cel faktycznie jest szczytny i życie ludzkie nie nosi żadnych oznak partyjnych. I też mam obietnicę pani dyrektor Okarmus, że poprosi pana prezydenta, żeby zaraz w styczniu, w lutym dokonał przesunięcia kwoty 150 tysięcy złotych z rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe właśnie w celu przekazania tym ratownikom medycznym wykonującym krótką noc kawał dobrej roboty, a myślę, że my jako radni wszyscy znajdujący się na tej sali poprzemy tę inicjatywę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Gilarski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym podziękować za informację dotyczącą tego, że mówiąc potocznie, budżet urośnie to 72 miliony złotych. Natomiast o tą drugą część dotyczącą poprawki, mianowicie ja wspomniałem o tym, że to jest uzasadnienie. Chodzi o wykreślenie tego zestawienia numer 11. Nie tylko ja, ale o wielu innych radnych zwracało uwagę podczas pierwszego czytania tej dyskusji, że jest to dosyć dziwny zapis w kontekście zapisu wniosek klubu PK. I tak jak powiedziałem wczoraj też na komisji budżetowej, odbyło się w tej sprawie głosowanie. Było ono rozstrzygnięte, był wynik głosowania 5-5. Więc nie jest tylko mój wymysł, to tyle. Natomiast chciałbym jeszcze nawiązać do głosu kolegi Tomka Urunowicza, że faktycznie referendum może się odbyć, ale również może się odbyć na wniosek i uchwałę Rady Miasta. W związku z tym warto już teraz zabezpieczyć te środki, bo gdybyśmy postanowili o referendum, to też należałoby te środki znaleźć, a referendum będzie kosztować do miliona złotych. W związku z tym warto już teraz zabezpieczyć w projekcie budżetu te środki, aby ewentualnie, na przykład tak jak już wspomniałem, różne są propozycje, ale na przykład ostatni weekend maja prawdopodobnie będą wybory do parlamentu, wtedy można byłoby je przeprowadzić. I kiedy przygotowujemy budżet na rok 2014, warto o tym myśleć już teraz. Dziękuję. Dziękuję pani radna Jantos. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, okazuje się, że ostatnie słowa, które ja tu powiem przed głosowaniem budżetu, będą związane z referendum. Szanowni Państwo, ja uważam, że referendum jest to instrument, który jest bardzo pożyteczny. Nie będę pisała na ten temat, mówiła więcej, ponieważ napisałam tekst dotyczący, z którym się absolutnie identyfikuję. Mianowicie referendum jest związane z udziałem aktywnym ludzi i w ten sposób możemy tylko ludzi przekonywać do współudziału w sprawach związanych z zarządzaniem, ze współzarządzaniem. Ale chciałam to powiedzieć o jednej rzeczy i na pewno bym głosowała za tym referendum, gdyby nie, no powiedzmy, jakaś taka przedziwna dla mnie sytuacja, ponieważ pan Gilarski, czy ta grupa, która przygotowała poprawkę, no to nie jest tylko sprawa, na co się przeznacza pieniądze, ale z czego się ściąga. W związku z tym ściągnięta została z inwestycji, którą my przygotowujemy, na której mi niebywale zależy od wielu lat, mianowicie z popielarni zwłok ludzkich. Proszę Państwa, to jest rzecz, której sobie
nie możemy radzić kolejną kadencję. Święte miasto Częstochowa posiada dwie spopielarnie zwłok ludzkich. Nie będę już wymieniała, jak to wygląda w okolicach, a sytuacja wygląda tak, że mieszkańcy Krakowa muszą korzystać z usług spopielarni w innych miastach albo na przykład w Bratysławie. O tym już w tym miejscu mówiłam bardzo wiele razy. W związku z tym zauważcie Państwo, że nie tylko jest to sprawa kierunku, co popieramy, ale co w jaki sposób usiłujemy zlikwidować i czuję się tutaj głęboko rozczarowana źródłem. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Szanowny Panie Radny, teraz Pan Urynowicz. Przepraszam, Pan Urynowicz. Panie Radny, jak Pan musi, to Pana dopuszczę, ale po wszystkich. Panie Przewodniczący, wielce dostojni Państwo, bardzo poważna dyskusja się nam w tej chwili robi. Ja spróbuję podziękować bardzo, bardzo życzliwie za głos kolegi Gilarskiego, bo kto jak kto, ale on ma duże doświadczenie w organizowaniu referendów lokalnych i z pewnością wie wiele na ten temat i właściwie postawię kropkę, ponieważ mam zwyczaj identyfikowania się z własnymi słowami, z własnymi tekstami, w związku z tym nie potrzebuję więcej komentarzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, Pan Radny Ptaszkiewicz. Znaczy, jest mi przykro, że zamieniamy ten poważny temat na taką farsę, jednak rozmawiamy o obywatelskości i w zakresie referendum i sposobu przeprowadzenia wszyscy mamy jasność, jak należy to robić. Natomiast jedną rzeczą, której wciąż nie wiemy i nie ma rzetelnej informacji, to spraw dotyczących finansów. Ile będzie gminy Kraków kosztowało przygotowanie do Igrzysk Olimpijskich? I jeżeli nie wiemy, jeżeli chcemy poważnie startować do tego konkursu i zabiegać o tę olimpiadę, to powinniśmy się zmobilizować, żeby potrafić wytłumaczyć to mieszkańcom. I jeżeli byśmy zrobili to referendum, to naprawdę byłby dobry sprawdzian, po pierwsze, czy naprawdę to jest to, czego mieszkańcy chcą, a po drugie, zmotywowałoby organizatorów, komitet organizacyjny do podjęcia właściwych działań celem udowodnienia, że to jest coś, co jest ważne dla Małopolski i dla Krakowa. Dziękuję. Dziękuję. Pan Radny Gilarski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym tylko wyjaśnić i uspokoić Panią Radną Jantos, mianowicie na budowę cmentarza i spopielarnię złok przy Podgórkach Tynieckich Pan Prezydent przygotował w projekcie budżetu 5 milionów złotych. W zeszłym roku również, znaczy w obecnym roku również okazało się, że wbrew temu, co Pan Prezydent twierdził, nie udało się zdobyć wszystkich pozwoleń na budowę. Dlatego to zadanie zostało przeniesione na rok przyszły, a poprawka wynosi 1 000 000 złotych i kiedy Pan Skarbnik stwierdza, że w ciągu miesiąca i 3 dni udało się znaleźć 72 miliony złotych na zaspokojenie poprawek praktycznie jednego klubu, to również dobrze, myślę, że nie byłoby problemu, ale znaleźć ten aż 1 000 000 złotych na to, aby uzupełnić ewentualnie z zabranych 5 milionów 1 milion, bądź też po prostu znaleźć ten milion w budżecie. Nie jest to problem, prawda, skoro w ciągu miesiąca i 3 dni udaje się znaleźć 72 miliony złotych, znaleźć ten 1 milion na to referendum. I jeszcze jedno, no, proszę Państwa, szczególnie tutaj apeluję do radnych Platformy Obywatelskiej, nie zawsze władza ma rację. Oddajcie mieszkańcom głos, nie wyrażą swoją wolę w tej sprawie w referendum, jak zrobiono w Monachium i w Oslo. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, Pan Skarbnik w imieniu Prezydenta w każdym momencie. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Panie Radny Gilarski. Wyraźnie i Pan Prezydent podkreślał, za co dostał tu również brawa. I ja o tym mówiłem, wspominając tę okoliczność przed Panem. My na referendum pieniędzy z budżetu państwa nie dostaniemy. A znaczna część tego wzrostu dochodów to są właśnie pieniądze z budżetu państwa. Bardzo Pana proszę o to, aby być może Pan przełamał ten stereotyp i napisał do ministra finansów, aby przydzielił Krakowowi 1 000 000 złotych na rzeczone referendum. Wtedy moglibyśmy również zwiększyć dochody miasta o 1 000 000
tak jak zwiększyliśmy o 50 parę milionów w tej poprawce, autopoprawce pana prezydenta. Dziękuję. Dziękuję panu skarbnikowi. Pan Urynowicz, bardzo proszę. Trzecie wystąpienie, ale tak, pan Gilarski, jak trzeba, to trzeba. Panie przewodniczący, ja będę mówił bardzo krótko, nie tylko że ze względu na to, że to trzecie, ale przede wszystkim w myśl zasady, że kto mówi krótko, ten ma rację. I powtórzę, panu radnemu Ptaszkiewiczowi, że stowarzyszenie aktualnie prowadzi pracę nad koncepcją przeprowadzenia zimowych igrzysk olimpijskich w Krakowie w 2022 roku i dopiero to stanowić będzie przedmiot naszej debaty i analiz o możliwościach organizacyjnych i wówczas myślę, pana apel powinien być wyraźnie słyszany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Czy w imieniu prezydenta ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Szanowni państwo, w takim układzie odbyliśmy drugie czytanie. Została przedstawiona autopoprawka i poprawki państwa radnych. Część poprawek została wycofana. Teraz minuta na przygotowanie głosowań. Przed nami około 100 kilkudziesięciu głosowań w sprawie budżetu, a potem przystąpimy do omawiania WPF. Także minuta na zorganizowanie. A macie listę z wycofanymi? To niech mi pani da z wycofanymi, bo ja będę... Niech mi pani skreśli... To szybciutko. To proszę Państwa, dwie minuty, bo tu panie muszą uzupełnić jeszcze wycofane poprawki. 2 minuty przerwy.
Tak, proszę. Tak, no. Znaczy ja tu mam drugi, ale to jest rezerwowy. No cóż to się dzieje. Co mamy? Dobra. Te są wycofane. Te dwie są. Aha, dobra. I podpisu, dobra. Wycofane są przez PiS-u? Z PiS-u? I są, klub dał do wycofania? Dobra. To dobra. Tutaj pan do dobra, dobra. I to też, tak? To też, dobra. Też. Dobra, to widzę, że tego. A tu już nie. Gilarski. No to by nie będzie aż tak dużo. 150. Dobra. Tu są wycofane. To wycofał te. Tak. I to, i rozumiem całą tą stronę. No tak, no bo to tak. Tutaj pan 97, 107, 109, 117, 126, 132, 136, 142, 146, 142, 143, 146, 147. To wy mnie kontrolujcie jakby co, żeby... No to, żeby nam się coś nie rypło. Tu zostaje 153 i 157. Tu wszystko tylko to. Tak. Te dwie i to. To jest prawda, że powiedziałem, że to jest tak. Jasne. To wszystko. Tu jedna, tu druga, tu trzecia. Tu. Dobra. Czytelnie, ale... 22 są wykreślone, 26, 30. A tu jest wykreślona, tu jest jedna i to, jedna. Dobra. I tyle. Budżetowej to czytałem. Głosu? Nie, no nie będę tego mówić. Skąd? No to szkoda się bawić. Wszystko. Szanowni Państwo, bardzo proszę o powrót. Bardzo proszę o powrót na salę. Zajmowanie miejsc panów radnych i nieradnych w tamtym rogu. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc, zgłaszanie gotowości przez kluby. Przyjazny Kraków gotów. PiS, rozumiem, też gotów. Jeszcze klub Platformy Obywatelskiej nie gotów. Panie radny, jeszcze nie. Bardzo proszę Państwa radnych o powrót na salę. Mamy do przegłosowania 157 poprawek do budżetu i sam budżet. I potem krótka przerwa na dyskusję o poprawkach WPF-u i tam kilkadziesiąt poprawek WPF-u. I potem drugie czytania, głosowania, też trochę poprawek i potem pierwsze czytania. Czy klub Platformy gotów, panie przewodniczący? Dwie owieczki, no to czekamy na zbłądzone owieczki. Jeżeli będą jakieś błędy techniczne, znaczy problemy techniczne, proszę o podnoszenie ręki, zgłaszanie i ekipę techniczną o pełną mobilizację.
Nie, ja będę prowadził, bo mam gotowość. Chyba że pani dyrektor? Nie. No więc te, które weszły w autopoprawkę, będę czytał, bo one są zaznaczone. Są zaznaczone te, które zostały wycofane. No i tych nie będziemy głosować, bo rozumiem, reszta weszła w auto. No tak, podejrzewam. Jeżeli ktoś wycofał, to chyba z tego powodu. Pana radnego Wojtowicza, przepraszam, nie Wojtowicza, Stawowego jeszcze nie ma. Gdzieś nam idzie, tak? Gotowi? Proszę Państwa, zaczynamy. Poprawka Platformy Obywatelskiej została wycofana jako przyjęta w autopoprawce. Jako pierwszą głosujemy poprawkę numer 2 Klubu Prawa i Sprawiedliwość. Głosujemy, kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 12 za, 28 przeciw, 1 wstrzymujące, poprawka odrzucona. Poprawka numer 3. Bardzo proszę. Panu radnemu, rozumiem, proszę o wydruk. Pan Kosior zgłasza, że nastąpiło jakieś techniczne przekłamanie. Dziękuję. Poprawka numer... Tutaj u pana Kosiora bardzo proszę, jakiś problem techniczny jest. Proszę Państwa, delikatnie z tymi guzikami, po prostu delikatnie. Aha, nie czytam. Gotów? Gotów, tak? Proszę, poprawka, jeszcze pan radny Węgrzyn, bardzo prosimy. Poprawka numer 3, tak. Kto z Państwa radnych jest za tą poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeszcze chwila i zamykamy, proszę wynik. 13 za, 28 przeciw, brak wstrzymujących się, poprawka odrzucona. Poprawka numer 4. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, ktoś jeszcze głosuje, zamykamy, wynik proszę. 13 za, 25 przeciw, brak wstrzymujących się, poprawka odrzucona. Proszę o wydruk. Szanowni Państwo, kolejna poprawka, poprawka numer 4 była przegłosowana, poprawka numer 5. Proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Jest. Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykam, proszę wynik. Panie i Panowie, bardzo proszę cisza, bo będzie nam łatwiej głosować. Proszę wynik. Głosowaliśmy 13 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Bardzo proszę wydruk. Dziękuję. Poprawka numer 6 Klubu Prawa i Sprawiedliwość.
Kto jest za, kto jest przeciw? Jeszcze się nie wyświetla, ale... Numer 6. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy, proszę wynik. 11 za, 28 przeciw, brak wstrzymujących się, poprawka odrzucona. Poprawka numer 7 wycofana, poprawka numer 8. Kto z Państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 13 za, 20 przeciw, 29 przeciw, poprawka odrzucona, na zdrowie. Poprawka numer 9 Klubu Prawa i Sprawiedliwość. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 12 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 10. Poprawka numer 7 była wycofana. 8 głosowaliśmy, 9 głosowaliśmy, teraz 10. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Bardzo proszę, zamykamy wynik. 13 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 11. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Teraz jest poprawka numer 11. Przepraszam, no jest błąd. No tu dlatego... A, no właśnie, a no to rozumiecie Państwo. 10 PiS-u, a 11 z zestawienia. No. Proszę Państwa, czyli poprawka 11. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy wynik. 14 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka 12, czyli 11 PiS-u. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za poprawką, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik. 12 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 13 została przez klub wycofana. Teraz głosujemy poprawkę numer 14. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 13 osób za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 15. 15. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 13 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 16. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Proszę wynik. 11 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 17. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 12 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawki Przyjaznego Krakowa, to jest, a nie, przepraszam, tu jeszcze mamy góry. 18, tak. 17, teraz mamy poprawkę numer 18. Klubu Prawo i Sprawiedliwość, proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 13 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. Głosujemy dalej. Poprawka numer 19 została przez Prawo i Sprawiedliwość wycofana. Głosujemy poprawkę 20.
Kto z Państwa radnych jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik. Głosowaliśmy 13 za, 30 przeciw. Poprawka odrzucona. Poprawka numer 21 Klubu Prawa i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę, wynik. Głosowaliśmy 12 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 22 wycofana. Poprawka numer 23. Proszę o przygotowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik. 11 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 24. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy, proszę, wynik. 14 za, 28 przeciw, poprawka została odrzucona. Poprawki Przyjaznego Krakowa, czyli numeracja od 25 do 46 włącznie, zostały wycofane przez klub radnych. Głosujemy teraz poprawkę pana Gila. No, od 35 do 46 włącznie. Od 25. 25 do 46 klub radnych Przyjazny Kraków wycofał. Teraz głosujemy poprawkę pana radnego Gilarskiego, Ptaszkiewicza i pani Tatary. A tu mamy techniczny problem. Tak, chwilka przerwy. Można? Proszę Państwa, głosujemy poprawkę numer 47. Proszę o przygotowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Rozumiem, że trwają narady. Zamykamy, proszę, wynik. Głosowaliśmy 6 za, 37 przeciw, poprawka odrzucona. Prosimy o wydruk. Dziękuję. Poprawka odrzucona. Teraz będziemy głosowali poprawki pana radnego Gilarskiego. To jest program cmentarny, przepraszam, poprawka numer 48. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 48 poprawka. Zamykamy, proszę, wynik. 3 za, 32 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka 49. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Głosujemy. Proszę, zamykam. Techniczny problem. Jest, ok, tak? Dobrze. To trzeba delikatnie. Zamykamy, proszę, wynik. 12 za, 29 przeciw. Poprawka odrzucona. Poprawka numer 50. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę, wynik. Głosowaliśmy 12 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 51. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Techniczny problem u pana Pajdy, bardzo proszę tutaj. Robert, podnieś rękę, żeby pan widział. Krótka przerwa techniczna.
Jest? Okej. Okay. Proszę Państwa, jeszcze raz kontynuujemy głosowanie w sprawie poprawki numer 51. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Zamykamy, proszę, wynik. 12 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Bardzo proszę. Dziękuję. Poprawka numer 52. Bardzo proszę, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za poprawką, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy. Proszę wynik. 13 za, 28 przeciw. Poprawka odrzucona. Poprawka 53. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 4 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka 54. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Proszę wynik. 11 za, 24 przeciw, poprawka odrzucona. 55. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę, wynik. 12 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 56. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, wynik. 11 za, 31 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 57. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę, wynik. Głosowaliśmy. 12 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka 58. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę, wynik. 12 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka 59. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy, wynik, proszę. 13 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka 60. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy, wynik, proszę. 12 za, 27 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka 61. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy, proszę, wynik. 2 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 62. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy, wynik, proszę. 12 za, 25 przeciw, poprawka odrzucona. Teraz przechodzimy do poprawek pana Adama Kality. Poprawka numer 63 została wycofana. Głosujemy poprawkę 64. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę, wynik. 13 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka 65. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy, wynik. 12 za, 30 przeciw, odrzucona. Poprawka 66. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy, wynik, proszę.
13 za, 30 przeciw. Poprawka odrzucona. Poprawka 67. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 12 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka 68. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy wynik. 12 za, 26 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 69. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy wynik, proszę. 11 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 70, bardzo proszę. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik, proszę. 11 za, 27 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 71 została wycofana. Poprawka numer 72. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, proszę wynik. 12 za, 27 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 73. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik, proszę. 11 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 74. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy głosowanie, wynik proszę. 10 za, 27 przeciw, odrzucona. Poprawka 75 wycofana. Teraz przechodzimy do poprawek pana radnego Kosiora. Poprawka numer 76. Bardzo proszę. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Wynik proszę. 11 za, 32 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 77, 78, 79, 80 i 81 zostały wycofane. Głosujemy poprawkę numer 82. 82. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Wynik proszę. 10 za, 32 przeciw. Odrzucona. Numer 83. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy, proszę, wynik. 11 za, 32 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawki pana Migdała od 84 do 89 wycofane. Mamy poprawkę pani radnej Nowak, numer 90. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy wynik, proszę. 13 za, 28 przeciw, odrzucona. Poprawka numer 91. Kto jest za? No, tam coś. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Proszę wynik. Techniczny problem? U pana radnego Kality tutaj w pierwszym rzędzie. Chwilę przerwy. Napięcie rośnie przecież. Jesteśmy raptem przy 90, z tego 3/4 wycofane, więc wiecie. Ale na wiosnę powinno być nowy system, miejmy nadzieję. Tylko którą? No, ale wiosnę. Jest? OK? Nie. Jak głosowanie? Proszę, proszę jeszcze raz, głosowanie poprawka 91. Nie, to tak, bo 93 była. Ale był, ale pan nie głosował. Pan nie głosował, w związku z tym jeszcze raz poprawka 91. Panie i panowie, poprawka 91. No, wielkiej zmiany nie ma. Kto z państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? 91. Zamykamy, proszę, wynik. 12 za, 29 przeciw, jedna wstrzymująca się, odrzucona.
Poprawka 92. Za, przeciw, wstrzymujący się. Ktoś jeszcze nie widzę. Zamykamy wynik. Proszę. 12 za, 29 przeciw. Poprawka odrzucona. Poprawka numer 93. Zwiększenie funduszy na sterylizację albo kastrację zwierząt bezdomnych. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy wynik, proszę. 14 za, 29 przeciw, odrzucono. 9 wydruk, proszę bardzo. Jedziemy dalej, proszę Państwa. Poprawka numer 94. Numer 94, teraz głosujemy. Za, przeciw, wstrzymujący się. Proszę wynik. 12 za, 26 przeciw. Poprawka odrzucona. Teraz przechodzimy do poprawek pana radnego Pietrusa. Jest ich trochę, ale część wycofanych. Poprawka numer 95. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy wynik, proszę. 13 za, 30 przeciw, odrzucone. Poprawka 96. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Proszę wynik. Pan radny Kalita, znowu problem. Chyba będziemy musieli powtórzyć to głosowanie, czy nie? Nie głosuj, nie, przepraszam. Radny ma prawo i obowiązek głosować, w związku z tym od początku. Nie no, widzę, że nastrój przedświąteczny się udziela wszystkim. W porządku? Jeszcze raz głosujemy w takim razie poprawkę 96. Nie ma, ale musi być brany pod uwagę. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Przypomnę, że jeżeli ktoś... Wynik, bardzo proszę. Przypomnę, że jeżeli ktoś nieuprawniony głosuje, to dane głosowanie jest nieważne, nawet jeżeli to była jedna osoba. 14 za, 29 przeciw. Poprawka odrzucona. Poprawka numer 97 pana radnego Pietrusa. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy, proszę wynik. 12 za, 30 przeciw, odrzucone. Poprawka 98 została wycofana, głosujemy poprawkę 99. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy wynik, proszę. 12 za, 29 przeciw, odrzucona. Poprawka numer 100 wycofana. Poprawka numer 101, bardzo proszę. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Wynik, proszę. 11 za, 28 przeciw, odrzucone. Poprawka numer 102. Za, przeciw, wstrzymujący, bardzo proszę, wynik. 12 za, 29 przeciw, odrzucona. Poprawka numer 103. Kto za, przeciw, wstrzymujący? Zamykamy wynik, proszę. 13 za, 27 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 104. Za, przeciw, wstrzymujący. Wynik, proszę. 12 za, 29 przeciw. Poprawka odrzucona. Poprawka numer 105. Za, przeciw, wstrzymujący. Proszę, wynik.
11 za, 28 przeciw, odrzucona. Poprawka numer 106. Kto za, kto przeciw? Wstrzymujący. Zamykamy wynik. Proszę. No, jakieś zawahanie. 12 za, 29 przeciw. Poprawka odrzucona. Poprawka 107 wycofana. Głosujemy poprawkę 108. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy wynik. 12 za, 30 przeciw, odrzucona. Poprawka 109 wycofana, poprawka 110. Za, przeciw, wstrzymujący, proszę wynik. 12 za, 24 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka 111. Za, przeciw, wstrzymujący, bardzo proszę wynik. 12 za, 27 przeciw, poprawka odrzucona. 112 wycofana, 113 głosujemy. Za, przeciw, wstrzymujący, proszę wynik. 12 za, 30 przeciw, odrzucona. 114 za, przeciw, wstrzymujący, proszę wynik. 12 za, 28 przeciw, odrzucona. 115 za, przeciw, wstrzymujący, proszę wynik. 13 za, 27 przeciw, odrzucona. 116. Kto za, kto przeciw, kto wstrzymał się, proszę wynik. 13 za, 28 przeciw, odrzucone. Poprawka 117 wycofana, poprawka 118. Za, przeciw, wstrzymujący, proszę wynik. 12 za, 26 przeciw, odrzucona. 119 za, przeciw, wstrzymujący, bardzo proszę wynik. 13 za, 30 przeciw, odrzucona. 120 za, przeciw, wstrzymujący, proszę wynik. 11 za, 29 przeciw, odrzucone. Poprawka 121. Za, przeciw, wstrzymujący, proszę wynik. 11 za, 28 przeciw, odrzucony. 122. Proszę, za, przeciw, wstrzymujący się, proszę wynik. 8 za, 27 przeciw, odrzucony. 123. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Bardzo proszę, wynik. 12 za, 30 przeciw, odrzucone. 124 za, przeciw, wstrzymujący się. Ojoj. Zamykamy, proszę, wynik. 11 za, 29 przeciw, odrzucony. 125. Za, przeciw, wstrzymujący. Zamykamy wynik, proszę. 11 za, 27 przeciw, odrzucony. 126 wycofane, 127. Tak, wycofane. 127 za, przeciw, wstrzymujący się. Proszę wynik. 11 za, 28 przeciw, odrzucone. Teraz 128. Za, przeciw, wstrzymujący się, proszę wynik.
12 do 26 odrzucona. 129 za, przeciw, wstrzymujący się. Proszę wynik. 12, 25 odrzucone. 130 za, przeciw, wstrzymujący i wynik, proszę. 12 do 27 odrzucone. 131 za, przeciw, wstrzymujący się i wynik, proszę. 12 do 29 odrzucone. 132 wycofane. 133 za, przeciw, wstrzymujący się, wynik, proszę. 11 do 25 odrzucone. 134 głosujemy. Proszę, wynik. 13 do 25 odrzucone. Poprawka numer 135. Za, przeciw, wstrzymujący się, wynik, proszę. 11 do 28 odrzucone. 136 wycofana. 137, proszę. Głosujemy. Zamykamy wynik, proszę. 11 do 27 odrzucone. 138. Głosujemy. Zamykamy, proszę, wynik. 13 do 25 odrzucone. 139. Głosujemy. Zamykamy, proszę, wynik. 13 do 30 odrzucone. 140 poprawka. Głosujemy. Zamykamy, proszę, wynik. 12 do 30 odrzucone. Poprawka 141. Głosujemy. Proszę, wynik. 12 do 25 odrzucone. Poprawka 142 i 143 wycofana. Poprawka 144. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy wynik, proszę. 10 za, 30 przeciw, odrzucone. Proszę o wydruk. Panu techniczny problem. Chyba na nie, no ale zobaczymy, zaraz to pan sprawdzi. Pan Szymański zgłosił zastrzeżenie, że głosował za. My przechodzimy do druku 145, znaczy do poprawki 145, głosujemy. Za, przeciw, wstrzymujący się. Proszę, wynik. 13 do 29 odrzucona. Poprawka 146 i 147 wycofana. Poprawka 148. Głosujemy. Za, przeciw, wstrzymujący. Proszę, wynik. 10 do 28 odrzucona. 149. Głosujemy. Zamykamy głosowanie. Proszę, wynik. 12 do 28 odrzucona. Poprawka 150. Głosujemy. Kto za, kto przeciw? Wstrzymuje się. Zamykamy. Proszę, wynik. 11 do 25 odrzucona. Proszę o wydruk. Thank you.
zaczęliśmy, to była poprawka numer 150. Poprawka 151, 152 wycofana. Głosujemy 153. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy, proszę, wynik. 12 do 30 odrzucona. 154, 155 i 156 zostały wycofane. Głosujemy 157. Za, przeciw, wstrzymujący. Proszę, wynik. 12 do 28 odrzucona. 158 wycofana. Głosujemy 159. Za, przeciw, wstrzymujący się. Proszę, wynik. 159. Proszę, wynik. 11 do 26 odrzucona. Głosujemy 160 poprawkę. Za, przeciw, wstrzymujący się. Zamykamy. Proszę, wynik. 12 do 27 odrzucony. 161, bardzo proszę. O, coś. 161 poprawka. Głosujemy, bardzo proszę. Zamykamy, wynik proszę. 11 do 27 odrzucona. 162. Głosujemy. Zamykamy głosowanie. Proszę, wynik. 12 do 28 odrzucona. 163. Głosujemy. Zamykamy głosowanie. Proszę, wynik. 10 do 26. 0 wstrzymujących się. 1 nie biorąca udziału w głosowaniu. Poprawka odrzucona. Poprawka 164 wycofana. 165 głosujemy. Za, przeciw, wstrzymujący się. Proszę, wynik. Bardzo proszę. 11 za, 29 przeciw, 2 osoby wstrzymały się. Poprawka odrzucona. 166. Głosujemy. Zamykamy. Proszę, wynik. 11 za, 29 przeciw, 1 nie biorąca udziału w głosowaniu. Poprawka odrzucona. Proszę o wydruk. Dziękuję. Poprawka 167. Głosujemy. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 167. 10 za, 26 przeciw. Poprawka odrzucona. 168. Głosujemy. Zamykamy głosowanie. Wynik proszę. 10 za, 26 przeciw. Odrzucona. 169. Głosujemy. Za, przeciw, wstrzymujący się. Proszę, wynik. 12 do 27. Odrzucone. 170, 171 wycofany. 172. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Proszę, wynik. Głosowaliśmy. 11 za, 29 przeciw. Poprawka odrzucona. 173 i 4 wycofane. Głosujemy 175. Za, przeciw, wstrzymujący się. Ktoś głosuje jeszcze. Zamykam. Proszę, wynik. 12 za, 28 przeciw. Odrzucona. 176. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Proszę, wynik. 13 za, 30 przeciw. Poprawka odrzucona. 177, bardzo proszę. Głosujemy. Za, przeciw, wstrzymujący się. Wynik, proszę.
12 za, 27 przeciw, odrzucone. 178. Głosujemy. Zamykamy, proszę, wynik. 13 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. 179 wycofana, 181. 179, przepraszam, 179 wycofana, 180 razy i 181. 180, bardzo proszę. Za, przeciw, wstrzymujący się, bardzo proszę, wynik. 12 za, 30 przeciw, odrzucone. 181. No wiecie, bardzo to jest zajmujące zajęcie, jak wszyscy widzimy, ale za, przeciw, wstrzymujący się. No więc właśnie. Bardzo proszę, proszę o wynik. 12, 29 przeciw, odrzucona. 182 jest wycofana. 183 głosujemy. Za, przeciw, wstrzymujący się. Bardzo proszę, wynik. 12 za, 29 przeciw, odrzucona. 184, 85 jest wycofane. 186, 187 także. 188 poprawka. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, bardzo proszę, wynik. 12 do 29, wycofana. 189. Jeszcze nie ma głosowania. 189. Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę, wynik. 38 za, 4 przeciw, jedyna przyjęta poprawka. Jak na razie, poza Platformą, ale też nie przyjęta. Proszę wydruk, no jak jest sensacja, to na pierwszą stronę. Ale jeszcze mamy około 40 poprawek, więc to był tylko taki chwilowy amok. Proszę Państwa, poprawka 190, bardzo proszę. Za, przeciw, wstrzymujący się, bardzo proszę. Zamykamy wynik, proszę. 13 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. 191. Za, przeciw, wstrzymujący się, bardzo proszę, wynik. 11 za, 29 przeciw, odrzucona. 192. Za, przeciw, wstrzymujący się, bardzo proszę, wynik. 11 za, 28 przeciw, odrzucona. Kolejna 193, tutaj uwaga, budowa wież lęgowych dla Jerzyków za 300 tysięcy. Szczególnie Jerzy powinni. Bardzo proszę, głosujemy. Za, przeciw, wstrzymujący się. Bardzo proszę, zamykamy. Wynik proszę. 12 za, 30 przeciw. Jerzyki nie będą miały budek lęgowych. 194. Bardzo proszę, głosujemy. Za, przeciw, wstrzymujący się. Proszę wynik. 9 za, 30 przeciw, odrzucone. 195. Głosujemy. Za, przeciw, wstrzymujący się. Bardzo proszę o wynik.
12 za, 27 przeciw, odrzucony. Poprawka 196 wycofana. Teraz będziemy głosowali nieliczne poprawki pana Józefa Pilcha. Poprawka 197 wycofana. Głosujemy 198. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 12 do 30, odrzucona. Poprawka 199. Głosujemy. Przepraszam, 199 jest wycofana, 200 wycofana, 201 wycofana. Głosujemy poprawkę numer 202. Za, przeciw, wstrzymujący się, bardzo proszę, wynik. 12 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Teraz poprawki pana radnego Poremskiego, poprawka numer 203. No chyba, żeby. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę, proszę wynik. 12 za, 30 przeciw, odrzucona. Poprawka 204, bardzo proszę. Głosujemy. Za, przeciw, wstrzymujący się i proszę wynik. 12 za, 27 przeciw, odrzucone. 205 i 206 wycofana, 207 głosujemy. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 10 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. 208. Głosujemy za, przeciw, wstrzymujące się. Bardzo proszę, wynik. 12 za, 27 przeciw, odrzucona. 209. Głosujemy. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 12 za, 30 przeciw, odrzucona. 210 wycofana, 211 wycofana. Głosujemy 212. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik, proszę. 11 za, 26 przeciw, jedna niebiorąca, poprawka odrzucona. Proszę wydruk, proszę wydruk. Głosujemy poprawkę 213. Panie i panowie, jeszcze trochę poprawek jest przed nami. 213 głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik. 13 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. 214 wycofana, 215 głosujemy. Głosujemy 215. Pan radny nas poinformował, że nie może. Bardzo proszę, 215 głosujemy za, przeciw, wstrzymujący i proszę wynik. Proszę wynik. 12 za, 30 przeciw, odrzucona. 216. Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę wynik. 12 do 30, poprawka odrzucona. Poprawka numer 200, pan teraz Sławomir Ptaszkiewicz, poprawka numer 217. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Proszę, proszę, zamykamy, proszę wynik. 13 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 218, bardzo proszę. Głosujemy.
awaria u pani... Pani Pabian zgłosiła, ale trzeba poprawić urządzenie, nie. Na razie nie. Pani Pabian głosowała przeciw, a wyszło za, ale trudno. Proszę Państwa, poprawka 218, głosujemy. Za, przeciw, wstrzymujący się. Zamykamy, proszę, wynik. 13 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Teraz powiem do poprawki pana radnego Rachwała. Poprawka 219, bardzo proszę. Za, przeciw, wstrzymujący się. Proszę, wynik. No, napięcie. 11 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka 220, pan radny Rachwał. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę, wynik. 11 za, 27 przeciw, poprawka odrzucona. 221, 222 wycofana. 223 głosujemy. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę, zamykamy. 11 za, 27 przeciw, poprawka odrzucona. 224, bardzo proszę. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy, proszę, wynik. 12 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. 225, bardzo proszę. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Zamykamy, proszę, wynik. 13 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. 226 wycofana. Teraz będziemy pana Marcina Szymańskiego poprawki głosować, czyli poprawkę w numerze roboczym 227. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik, proszę. 12 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. 228. Głosujemy. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę, wynik. 9 za, 30 przeciw, 1 wstrzymał się. Poprawka odrzucona, wydruk, tak? Bardzo proszę. Dziękuję. Poprawka roboczy numer 229. Głosujemy. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Proszę, wynik. Głosowaliśmy 13 za, 28 przeciw. Poprawka odrzucona. Poprawka 230 wycofana. Poprawka 231. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik. 13 za, 28 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka 232, bardzo proszę. Głosujemy. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Proszę, wynik. 13 za, 27 przeciw, odrzucona. Poprawka 233. Głosujemy. Zamykamy głosowanie, proszę, wynik. 12 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka 234 wycofana. Poprawka 235. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik, proszę. Głosowaliśmy. 14 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka 236. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę, wynik. 12 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. 237, proszę. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, ktoś jeszcze głosuje?
Proszę wynik. 11 za, 29 przeciw. Poprawka odrzucona. Szanowni Państwo, ale jeszcze mamy dwie poprawki nie będące... Nie, proszę Państwa, dwie, ponieważ jedna poprawka została wycofana. Pierwsza poprawka pana Sławomira Ptaszkiewicza, która jest tak zwaną poprawką postulatywną, ale będziemy ją głosować. Ponieważ nie ma źródeł pokrycia, ale będziemy ją głosować. I bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy, proszę wynik. 12 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka pana Migdała wycofana, teraz poprawka pana radnego Gilarskiego, która dotyczy wycofania czy usunięcia z budżetu zestawienia, które jest w załączniku. To było tłumaczone przez pana skarbnika. Było tłumaczone przez pana skarbnika, że jest to w części dotyczącej uzasadnienia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 3 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Proszę bardzo, wydruk. Tak. Dobra, zaraz się. Bardzo proszę informację o pani dyrektor, czy wszystkie poprawki zostały przegłosowane. Rozumiem, że tak. Rozumiem, że nikt z państwa radnych nie zgłasza zastrzeżeń co do nieprzegłosowania jego poprawki, bo w tym zamieszaniu mogło się tak zdarzyć, w związku z tym wolę to sprawdzić, ale nikt nie zgłosił zastrzeżeń. Pani dyrektor potwierdziła, że wszystko zostało zgodnie z wnioskami państwa przegłosowane. Szanowni Państwo, teraz będziemy głosowali cały projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami, jedną i autopoprawką, dwoma. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2014 według druku 1561 wraz z autopoprawkami i poprawką? Tak, a dwie były autopoprawki. Bardzo proszę, wynik. Jedna autopoprawka, dobrze. 31 za, 11 przeciw, jedna wstrzymująca się, nie było nie biorąc udziału w głosowaniu. Bardzo proszę, wydruk. Stwierdzam przyjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Krakowa na rok 2014. I oczywiście wydruk. Biuro Budżetu, proszę o przygotowanie ostatecznej wersji budżetu po przyjętych poprawkach i autopoprawkach, tak żebyśmy mogli...